Studio Wyborcze Audycje przygotowały w całości Komitety Wyborcze. Trzy rundy z Marcinem Wrońskim. Dzień dobry Wojkowice. Przedstawiamy niezależnego kandydata na burmistrza Wojkowic Marcina Wrońskiego. Runda pierwsza. Mam 35 lat, z wykształcenia jestem socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenia zdobywałem m.in. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, gdzie przeszedłem drogę od referenta do kierownika działu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 6 lat prowadzę własną firmę, jest to wydawnictwo zajmujące się wydawaniem prasy lokalnej. Jestem także osobą aktywną na niwie społecznej. Runda druga. Wojkowice, jaka jest Twoja ocena sytuacji w mieście? Wojkowice mają swoje mocne strony, mają też słabości. Mocne strony to przede wszystkim położenie miasta, bliskość portu lotniczego, bliskość autostrady, a przy tym stosunkowo niskie ceny ziemi i nieruchomości. To powinno zachęcić potencjalnych inwestorów. Mocną stroną wojkowic jest także potencjał mieszkańców miasta. Słabe strony to natomiast zbyt małe zainteresowanie inwestorów naszym miastem, a potrzebujemy ich, aby tworzyć nowe miejsca pracy. Cały czas bowiem na wysokim poziomie utrzymuje się bezrobocie. Dużo terenów, szczególnie poprzemysłowych, jest zniszczonych. Potrzebne jest ich odnowienie. Problemem jest także zły stan dróg i przeciążony układ komunikacyjny. Problemem dla mieszkańców są również wysokie ceny wody i odprowadzania ścieków, które wynikają ze zniszczenia sieci wodociągowej. Runda trzecia. Co zrobisz jako burmistrz Wojkowic? Główny nacisk w moim programie dla Wojkowic składa na uczynienie miasta otwartym na potrzeby mieszkańców oraz zachęcenie inwestorów do inwestowania i tworzenia w Wojkowicach nowych miejsc pracy. Konieczne jest także kontynuowanie już rozpoczętych działań związanych z budową kanalizacji czy odnowieniem parku miejskiego. To programy realizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Projekt dotyczący parku na około 9 milionów złotych jest obecnie na liście rezerwowej i trzeba zrobić wszystko, aby wszedł do realizacji, bo taka szansa się nie powtórzy. Kolejne działania to sukcesywna wymiana zniszczonej sieci wodociągowej, która przyczyni się do ograniczenia strat wody i pozwoli obniżyć jej cenę. Ważne punkty mojego programu to także poprawa bezpieczeństwa w mieście. Jako burmistrz będę również aktywnie brał udział w obszarach sportu, kultury i edukacji. Szanowni Państwo, mój program to odnowione, prężnie rozwijające się Wojkowice, otwarte na inwestorów, i na nowe inicjatywy. Zdaję sobie sprawę, że zrobienie wszystkiego nie będzie łatwe przy obecnym stanie finansów miasta. Nie zrobimy też wszystkiego własnymi siłami. Dlatego w urzędach, instytucjach, wśród potencjalnych inwestorów muszą być osoby Wojkowicom życzliwe. Wiele takich osób popiera moją kandydaturę. Decydujący głos należy jednak do Państwa, mieszkańców miasta. Całą swoją wiedzę i energię chcę oddać Wojkowicom. Dlatego 27 stycznia proszę o Państwa głos. Marcin Wroński. Nowa energia dla Wojkowic. Marcin Wroński. Czas na zmianę pokolenia. Było to studio wyborcze. Audycje przygotowały w całości komitety wyborcze.